Z dwudniowym wyprzedzeniem w najbliższą niedzielę 8 kwietnia w Suwałkach odbędą się lokalne obchody ósmej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Rozpocznie je zaplanowana na 10.30 msza święta w Konkatedrze pod wezwaniem Świętego Aleksandra. Msza celebrowana będzie w intencji ofiar. Godzinę później pod Dębem Wolności złożone zostaną kwiaty. O 12.30 w Państwowej Szkole Muzycznej rozpocznie się koncert pamięci osób, które straciły życie w tej katastrofie. Przypomnijmy, 10 kwietnia 2010 roku na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej wyruszyła z Warszawy do Katynia polska delegacja z prezydentem Rzeczypospolitej Lachem Kaczyńskim. W głowie państwa towarzyszyło między innymi dowództwo sił zbrojnych, parlamentarzyści, przedstawiciele kościołów, uczelni. Na pokładzie Tupolewa łącznie z załogą było 96 osób. Na 4 minuty przed godziną 9.00 Samolot rozbił się podchodząc do lądowania tuż przed lotniskiem Siewiernej. Zginęli wszyscy. 10 kwietnia 2010 roku w południe nad Krakowem rozbrzmiał dzwon Zygmunta.